Jego przenajświętszej krwi. Jeżeli są różne uroczystości w roku liturgicznym, to tą najpiękniejszą, najcudowniejszą uroczystością jest właśnie ta dzisiejsza uroczystość, kiedy czcimy Jezusa ukrytego w najświętszej Eucharystii. W ojczyźnie naszej w czwartek była ta uroczystość i miliony naszych rodaków w procesjach eucharystycznych czcili tę cudowną obecność Boga w białym opłatku chleba. Dzisiaj na tej mszy świętej w sposób taki jeszcze skrócony, można powiedzieć, pragniemy uczcić tę obecność Jezusa w Eucharystii i przede wszystkim dziękować Mu za Jego obecność, za Jego troskę nad swoim ludem, nad nami wszystkimi. I raz jeszcze pochylić się nad tą cudowną tajemnicą obecności Boga pośród nas. Sprawuję tę mszę świętą za zmarłych Ryszarda i Genowefę Wieczorek. Na początku przeprośmy Boga za nasze niewierności, za nasze grzechy, ale także patrząc na dzisiejszy świat i naszych rodaków, naszych ludzi, braci i sióstr, tych, którzy poniewierają Eucharystię, którzy niewystarczająco kochają Jezusa właśnie w chlebie eucharystycznym. Spowiadam się i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Twój Pan Bóg przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w Twym sercu, czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie. Utrapił Cię, dał Ci odczuć głód, żywił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj Twego Pana Boga, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kościele święty, chwal swojego Pana. Umacnia bowiem zawody bram Twoich.
pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże. Będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało na życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego, i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto Słowo Pańskie. Drodzy czciciele Jezusa w Najświętszej Eucharystii. Od wielu już lat na ulice miast i wsi w Boże Ciało wychodziły procesje z Jezusem obecnym w złocistej monstrancji. I trudno, jak zwłaszcza starsi pamiętający Polskę i piękne procesje na Boże Ciało, trudno oprzeć się urokowi tych zbiorowych manifestacji wiary. Wiary w Boga ukrytego w małej, białej hostii. Ulice i domy umajone, czuje się odświętny nastrój. Do pracy nikt nie szedł. Domy, w oknach obrazy, mnóstwo zieleni dookoła, a głównymi miastami wiosek, miasteczek i dużych miast tysiące, miliony ludzi maszerują, śpiewając
chwała na wysokości Bogu i uwielbiają Boga, który właśnie tego jednego dnia zapragnął wyjść ze złocistego tabernakulum, być niesionym przez wiernych ludzi, by zobaczyć, jak jego lud radzi sobie w życiu, jak mu się, jak śpiewamy w pieśni, powodzi. I w naszej ojczyźnie, gdzie tradycja procesji na Boże Ciało jest tak bardzo żywa, niesione są feretrony, chorągwie, obrazy z wizerunkami świętych, dziewczynki małe sypią kwiatki, chłopcy biją w dzwony, by ogłaszać całemu światu tę cudowną obecność Boga w Eucharystii. Procesja Bożego Ciała jest świętą procesją, która nikogo nie pomija, ani nie wyklucza. Jezus jest dla tych, którzy Go uwielbiają, ale też dla tych, którzy stoją trochę z boku, ale chyba najbardziej jest dla tych, którzy Go jeszcze nie znają. I to sam Bóg wychodzi do człowieka, żeby człowiek mógł Go zobaczyć, by mógł się nasycić Jego widokiem i Jego miłością. Dlaczego Jezus chciał opuścić świątynię i wyjść na ulicę dzisiejszego świata? Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia święta Bożego Ciała były widzenia błogosławionej Julianny, augustianki z klasztoru Mont Cornillon w Liège w Belgii. Na jasnej tarczy księżyca dojrzała ona ciemną plamę oznaczającą brak święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Ustanowienie Bożego Ciała poprzedziły długie dyskusje teologiczne na temat widzeń Julianny, a brał w nich udział Jakub, arcydiakon katedry w Liège, późniejszy papież Urban IV. I najpierw wprowadził on w swojej diecezji Liège właśnie tę uroczystość, a jako papież Urban rozszerzył kult Eucharystii w całym Kościele i napisał specjalną bullę Transiturus de hoc mundo, przechodząc z tego świata, której podał powody uzasadniające potrzebę głoszenia Bożego Ciała, żywej, rzeczywistej obecności Boga w eucharystycznej hostii. Jaki był cel tego? Bardzo prosty. Ożywienie wiary w Przenajświętszą Eucharystię. Zadośćuczynienie za znieważenie Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Oraz uczczenie wielkiej tajemnicy wiary. Ustanowienie Eucharystii w Wielki Czwartek. Wiemy, drodzy moi, że Eucharystia nie zawsze jest czczona. W naszej polskiej tradycji jest jakaś szczególna miłość do Komunii Świętej, do Eucharystii. Ale gdy dużo się nie mówi o tej świętości Eucharystii, to czasami są takie sytuacje, że ktoś przyjdzie, jak do Tim Hortonsa, do kościoła, weźmie w ręce Eucharystię, zgniecie ją, a jak ksiądz, był taki przypadek niedawno, patrzy, co ty robisz z tym? Ty masz spożyć Eucharystię, którą połamałeś w swoich rękach. To ten człowiek jeszcze był bardzo zły. I po mszy świętej księdzu powiedział, uważaj człowieku, bo ty mnie znieważyłeś, zawstydziłeś. Ten człowiek nic nie rozumie, co to jest Eucharystia. Że w swoich rękach trzymał samego Boga i mógł tego Boga włożyć gdzieś do kieszeni. Drodzy moi, tych przypadków jest bardzo dużo, dlatego dzisiejsza uroczystość też jest po to, ażeby przepraszać Boga ukrytego w Eucharystii za wszelkie zniewagi, które miały miejsca i które mają miejsca także i dzisiaj. Drodzy moi, drodzy czciciele Jezusa Eucharystycznego, podniosły charakter dzisiejszej uroczystości
Bożego ciała i krwi Pańskiej, nie może nam przysłonić prawdy, że najgodniejszą monstrancją dla Jezusa jest serce człowieka. Jest Twoje serce. Jak Eucharystia, tak jak i całe chrześcijaństwo, to nie tylko księga kultury, ideologii, czy system wartości i zasad. Chrześcijaństwo ma swoje apogeum właśnie w Najświętszej Eucharystii. Sobór Watykański II tak cudownie mówi o Eucharystii, o Komunii Świętej, że jest ona szczytem, właśnie apogeum naszej chrześcijańskiej wiary. Czyli bez Eucharystii nie ma prawdziwego i pełnego Kościoła. Dlatego zły tego świata pragnie, ażeby kościoły były zamknięte. Kościół zamknięty to nie ma Eucharystii. Nie ma żywego Boga na ołtarzu. Nie ma żywego Boga w sercach ludzkich i Kościół umiera, jest martwy. To Jezus po ostatniej wieczerzy zapowiedział swoją trwałą obecność w Najświętszej Eucharystii jako trwałą pamiątkę swej męki i śmierci na Kalwarii. Zachęcił też apostołów: czyńcie to na moją pamiątkę, czyli po kres kresów uobecniajcie moją śmierć i zmartwychwstanie, odprawiając mszę świętą aż po kres czasu. I wyznaczył do tego swoich uczniów. To On namaścił apostołów na swoich kapłanów, ażeby ci godnie sprawowali Eucharystię. I tak to się dzieje przez 2000 lat. Jeżeli jest atak na Kościół, jeżeli jest atak na święte kapłaństwo Chrystusowe, by jak najmniej było kapłanów w Kościele i w świecie, kiedy poniża się kapłaństwo, to poniża się i atakuje największą świętość, jaką jest Eucharystia, która jest obecniana tylko i wyłącznie przez uczniów najmilszych Jezusa Chrystusa i Jego kapłanów. Drodzy moi, jak pojąć tę przedziwną tajemnicę obecności ciała i krwi Chrystusa w Eucharystii? Prawie jest to niemożliwe, jak się rozmawia z dorosłymi, czyli ludźmi, którzy uważają, że mają wysoko rozwiniętą inteligencję, rozum. Proszę księdza, jest to niemożliwe. Może tajemnica, ale rozum nie pozwala przyjąć tej tajemnicy, bo wydaje to się absurdalne. Jakże to możliwe? Żywy Jezus, żywy Bóg w małym, białym płatku się chlebał. I jedynie chyba, takie jest moje doświadczenie, te dzieci, które przystępują do Komunii Świętej i z nimi rozmawiam o obecności żywej Pana Jezusa, one żywą wiarą przyjmują tę wielką tajemnicę. A człowiek dorosły jest chyba zbyt wykształcony, zbyt mądry według swojego mniemania, żeby przyjął to wielkie misterium. Ale przede wszystkim powiedzmy, jest to misterium, jest to tajemnica. Poprzez słowa konsekracji, czyli uświęcenia, które dokonuje się podczas każdej mszy świętej, wypowiadane przez kapłana słowa sprawiają, że stajemy się świadkami cudu eucharystycznego. Chleb staje się ciałem, wino staje się przynajświętszą krwią Zbawiciela, choć dalej, o dziwo, zachowują postać zwyczajnego chleba i wina. I ta cudowna przemiana, tak mądrze nazywana transubstancjacją, choć nieogarniona ludzkim umysłem, jest jedynym źródłem zmartwychwstania dla każdego, kto przyjmuje tę wielką tajemnicę wiary. Eucharystia jest tą największą świętością.
Dlatego też, drodzy moi, pochylamy się nad tą tajemnicą. Dlatego też w tradycji naszego Kościoła, świętego Antoniego, który wczoraj celebrował w sposób taki skryty świętego Antoniego, ale nic straconego, przeniosłem tę uroczystość i związane z tym odpusty na przyszły weekend, na przyszłą niedzielę. W naszej tradycji, naszej parafii, naszego Kościoła jest miłość do Eucharystii. Dlatego też poprzednicy moi wprowadzili czas adoracji Najświętszego Sakramentu. I w każdą środę, od rana do wieczora, jest Pan Jezus obecny w złocistej monstrancji. Ludzie przychodzą, klękają i modlą się, i czczą Jezusa. Uwielbiają, oddają chwałę i cześć. Ale jak to ludzie ze swoimi słabościami, chorobami przychodzą i proszą: Jezu, lekarzu, obecny w Najświętszej Eucharystii, ulecz moją duszę, ulecz mojego syna, ulecz mojego ojca. A Jezus patrzy i czyni takie cuda. Dlatego też, drodzy moi, gdy myślimy o pewnych zmianach w naszym Kościele, jako budowli, gdy według tego planu, który będzie realizowany, one soul, one heart, myślimy o pewnych renowacjach, z jakąś wielką radością przyjąłem propozycję jednej z naszych rodzin, by te nasze renowacje, a życie nasze to cóż, permanentna renowacja i nawrócenie, jedna rodzina ofiarowała właśnie taki cudowny, złoty apartament dla naszego Kościoła, który tutaj widzicie. Jest to cudowne, piękne tabernakulum. Jest to miejsce, ku któremu koncentruje się nasza uwaga, ponieważ jest tam Bóg żywy. Patrzymy na tabernakulum i wmyślamy się w tę obecność cudowną Jezusa, który jest w środku, który pragnie wyjść do człowieka, który pragnie nam wszystkim błogosławić. Z ludzką wiarą jest różnie, bo człowiek, gdy ma już wystarczającą ilość jedzenia, ale i picia, i różnych rozrywek, nawet podczas tej pseudopandemii, bo nic się nie stało, dla niektórych to wspaniałe wakacje, 4 miesiące, i jeszcze płacą mi za to. Tak było. I dlatego człowiek syty, człowiek bogaty chyba nigdy nie zrozumie tej obecności Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie. Na pewno rozumiał to nasz patron, święty Antoni, który porzucił arystokratyczne zwyczaje, pochodząc z bogatej rodziny portugalskiej. Gdy usłyszał, że gdzieś tam w Maroku franciszkanie giną jako męczennicy za wiarę, nauczając o żywej obecności Jezusa Chrystusa, bo wrogom Jezusa zawsze zależało na tym, żeby zniszczyć Eucharystię. On jedzie tam, do Afryki, ciężko chory, wraca, burza okrutna wyrzuca jego na Sycylię i tam się dowiaduje, że święty Franciszek, który wtedy był już bardzo, bardzo popularny, organizuje spotkanie, kapitułę generalną wszystkich braci, nazwanych potem franciszkanami, i idzie do świętego Franciszka, do tego biedaczyny z Asyżu, nazywany też takim drugim Chrystusem dzisiejszego świata. I tam zapatruje się i w świętego Franciszka, ale nade wszystko w Jezusa Chrystusa. I chodzi po Italii, po Francji, nawracając. A wiecie, że nie zawsze nawet najwięksi kaznodzieje są chętnie słuchani. Gdy jest taka piękna historia, Antoni przybył do Rimini, takiego miasta we Włoszech, nad Adriatykiem, i tak jak wszędzie chciał głosić kazania, okazuje się, że nikt go nie chciał słuchać. A był wojownikiem Jezusa Chrystusa. Jego słowa były cudowne, wspaniałe, uważane za
najwspanialszego kaznodziei ówczesnych czasów, wszyscy się do niego zwrócili. Antoni poszedł nad morze, zwrócił się w kierunku fal i ryb i głosi kazanie. Głosi kazanie do wody i do tych zwierząt, które są w wodzie. I według tradycji i podania to ryby swoje pyszki wyciągnęły z nad wody i słuchały kazań świętego Antoniego. I dopiero wtedy ludzie, którzy gromadzili się na brzegu, zrozumieli, jak wielką siłę ma słowo i miłość do Jezusa Chrystusa. I to był początek Jego nawrócenia. Drodzy moi, uważamy, że my i rodacy nasi w Polsce i nie tylko bardzo kochamy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ale chyba coś się zmienia. Gdy oglądamy telewizję, widzimy, ile jest szargania świętości Eucharystii. Jak młodzi ludzie zebrani w różne grupy antykościelne, antyboże, niszczą cześć Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, wygłupiają się i w sposób taki heretycki, ale zupełnie bez kultury, odprawiają jakieś msze, tak to nazywają, gdzie nie ma kapłana, przebierają się w niegodne szaty. Sami wiecie, jak to wygląda. I chyba dlatego Pan Jezus raz jeszcze przychodzi do Polaków. Ażeby otworzyli oczy, ażeby ukochali to, co najświętsze. To tak niedawno, 12 lat temu, 12 października, w kościele parafialnym świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce doszło do cudu eucharystycznego. Pan Bóg daje takie cuda, żeby ludzie otrząsnęli się. Była to tak, można powiedzieć, zwykła niedziela. Eucharystia o 8:30. Był to dzień papieski. Czytania przewidziane na ten dzień były o przypowieści o uczcie królewskim z listu świętego Pawła do Filipian. Pan zastępu przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa. I podczas udzielonej komunii świętej jedna hostia upadła na stopień ołtarza. Ksiądz Jacek Ingielewicz podniósł ją i umieścił w naczyniu z wodą po zakończonej mszy świętej. Siostra zakrystianka Julia Dubowska przelała zawartość tego naczynia do innego naczynia i zamknęła w sejfie w zakrystii. Spodziewano się, że konsekrowana hostia w sposób naturalny rozpuści się, tak jak prawo kościelne dopuszcza. Tak się nie stało. Tydzień później hostia była częściowo rozpuszczona, ale był w niej czerwony skrzep. 30 października częściowo rozpuszczoną hostię z czerwono-krwistą substancją w środku umieszczono na bielutkim korporale. I z upływem czasu właśnie ten skrzep zasnął. Zostały pobrane próbki do badań naukowych. Przeprowadzili je patomorfolodzy z Białostockiego Uniwersytetu Medycznego. I profesor Maria Elżbieta Sobanie-Złotowska i profesor Stanisław Sulkowski, znani w kraju i za granicą naukowcy, zajmujący się diagnostyką histopatologiczną, autorzy wielu prac, użyli najnowocześniejszych mikroskopów, mikroskopu elektronowego, transmisyjnego i oni powiedzieli, przebadali ten skrzep. I to nie było żadnym skrzepem, żadną krwią, ale stanowiło to, jak oni orzekli w dokumencie, w całości to była tkanka mięśnia serca człowieka. I stwierdzono, że fragmenty budującego hostię opłatka były ściśle spojone z włóknami ludzkiej tkanki. Nawzajem się przenikały, tak jakby fragment chleba nagle przekształcił się w ciało. Drodzy moi,
do tej pory jest wystawiona właśnie to ciało Jezusa Chrystusa, czyli Chrystus przyszedł do człowieka, umarł na krzyżu, jak przedstawia też na drzwiczkach złocistego tabernakulum, ta scena, ale On ciągle oddaje się dla nas. Spożywamy ciało Jezusa Chrystusa, spożywamy Eucharystię, byśmy stali się tak jak Jezus Chrystus, byśmy stali się godni spotkać się z Nim w wieczności, w Jego Królestwie miłości. Amen. Wierzę w jednego Boga. Z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I odtąd niech siedzie chwała, sądziciel i umarły, a Królestwo Twojego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, czy grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pełni wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa wśród nas, w świętej Eucharystii, przedstawmy Mu nasze modlitewne intencje. Módlmy się za Kościół, aby powierzona Mu Eucharystia była czczona, wyznawana i przyjmowana w czystości serca przez każdego wierzącego. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby w swym nauczaniu przybliżali tajemnicę eucharystycznej obecności Pana Jezusa wszystkim ochrzczonym. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do stołu Pańskiego, aby ich serca zawsze były gotowe na przyjęcie przychodzącego w komunii świętej Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy zaniedbali przystępowanie do komunii świętej, utracili wiarę w eucharystyczną obecność Chrystusa, aby na nowo otworzyli się na łaskę wiary dzięki świadectwu ludzi wierzących. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, którzy za życia karmili się ciałem i krwią Pana, aby cieszyli się ucztą zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, modlimy się, aby świętej pamięci Ryszard i Genowewa Wieczorek cieszyli się wieczną radością z Tobą. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy pogłębiali nasze rozumienie tajemnicy Eucharystii i całym sercem wyznawali ją w codzienności życia. Ciebie prosimy. Dobry Jezu, Ty pozostałeś z nami w sakramencie Eucharystii. Wyznając naszą wiarę w Twoją obecność wśród nas, przedkładamy nasze modlitewne intencje, ufając, że zostaną wysłuchane, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Módlcie, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech nam przyjmie ofiarę z ofiary, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Dajmy Panu Bogu naszemu. Godne i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze, i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został wydany. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszym patronem, świętym Antonim, świętym Wincentym Palotim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wierności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ale to jest tylko słowo, a będzie zdrowie na duszę. Thank you.
módlmy się. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Niestety dzisiaj nie będzie Bożego Ciała dopiero za rok, to znaczy procesji eucharystycznej z wiadomych względów, ale jest nadzieja. Co znaczy otwarcie kościołów w naszej prowincji Ontario, które dokona się we wtorek? Od wtorku otwieramy nasz kościół, powracamy do starego programu mszy świętych i naszych nabożeństw. Niedzielę mszę świętą, w sobotę o godzinie 17, w niedzielę o 9, 11 i 12.30. Bardzo proszę, aby więcej osób przychodziło na msze sobotnie i te w niedzielę o 12.30 w niedzielę, ponieważ nie wszyscy będą mogli wejść na niedzielę o 9, na mszę świętą o 9 i 11, ponieważ tylko 30% kościoła będzie mogło być zaludnione. Odpust świętego Antoniego będziemy obchodzić w przyszły weekend, w przyszłą niedzielę, by móc otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Każdy będzie mógł się wyspowiadać, msza święta każdego dnia, od wtorku, wyjątkowo o godzinie 9 będzie rano we wtorek, ponieważ mamy spowiedzi w innym kościele, bo ludzi trzeba wyspowiadać. Na Wielkanoc większość nie została wyspowiadana, u nas niektórzy tak, ale większość nie. Będę do dyspozycji już we wtorek po mszy świętej. Ile osób będzie, tyle wyspowiadam. W środę mamy adorację Najświętszego Sakramentu przez cały dzień. Kto ma czas, to bardzo proszę po mszy świętej o 9 do spowiedzi świętej i wieczorem także od godziny nawet 17 będę do dyspozycji jako spowiednik. Drodzy moi, to też takie ważne słowa, zwłaszcza słuchający tam w internecie, trzeba przestrzegać wymagań tego sanepidu kanadyjskiego, a jest to przestrzeń, czyli socjalny dystans, 2 metry odległości osoby od osoby. Kościół może być zaludniony jedynie w 30%. Proszę więc o cierpliwość, wyrozumiałość i słuchać próśb wyznaczonych parafian. W przyszłym tygodniu, jak przyjdziecie do kościoła, ktoś będzie stał przy drzwiach i kierował nas albo do kościoła, albo na chór, albo do sali na dole, bo wszystkie te przestrzenie będą wypełnione. We wtorek pierwsza msza święta dla wszystkich rano o 9 i okazja do spowiedzi świętej po mszy świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu. W środę msze święte rano o 9 i wieczorem o 19 i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu według naszej starej tradycji. W czasie tak zwanej pandemii przyjmujemy Komunię Świętą na rękę. No, taki jest nie życzenie, tylko rozkaz. Nie będą drukowane biuletyny parafialne, żeby nie było tam możliwości dotykania do różnych papierów. I niestety są też zalecane maseczki ochronne. Jest takie określenie tutaj króla Forda, ale powtórzone także przez kurię księdza biskupa. Highly recommended, highly recommended. W kościele siadamy osobno, zachowując odstęp 2 metrów, nie dotyczy to rodzin. Pogrzeby i śluby tylko z ilością 10 osób. Nie dotyczy to chrztów poza mszami świętymi. Chorym niemogącym uczestniczyć we mszy świętej nadal przysługuje dyspensa. Wobec tego, kto ma wysoką temperaturę, źle się czuje, nie widzi, nie słyszy, nie czuje, to znaczy, że coś tam jest i do kościoła proszę nie przychodzić. Dyspensa nadal obowiązuje. Ale kto nie jest chory, dyspensa wygasa już we wtorek. Po prostu trzeba być obecnym na niedzielnej mszy świętej pod tutaj karą grzechu ciężkiego.
Otrzymaliśmy wyraźne ostrzeżenie, że kościoły, które nie będą zachowywały powyższych obostrzeń, zostaną ponownie zamknięte. Także bardzo proszę poważnie do tego wszystkiego podejść, nawet tam nie z uśmiechem, po prostu no, jest taka siła, która może znowu nam zamknąć kościół i ucieszymy się jedną niedzielą, że otwarty, a potem zamknięty znowu na 3 miesiące. Tak też może być. Ale z chrześcijańską radością przejdźmy ten czas takiego challenge'u, takiej próby. Zachęcam do uczestniczenia w naszych nabożeństwach czerwcowych po każdej mszy świętej. Także w domu, kto nie przyjdzie, też można te litanie odmówić, odśpiewać. Rodziców dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej komunii świętej, proszę o zgłoszenie swoich dzieci. Muszą być już listę. Natomiast te dzieci, które modliliśmy się, że przyjęły, ale nie przyjęły nasze dzieci jeszcze pierwszej komunii świętej, myślę, że w połowie września będzie pierwsza komunia święta dla dzieci, które przez rok przygotowywały się do niej. Dziękuję wszystkim różom różańcowym za codzienną modlitwę różańcową. Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom i przyjaciołom naszej parafii za ofiary przekazywane na utrzymanie naszego kościoła. Już przy wyjściu z kościoła są takie dwa ciemne koszyki, tam można ofiary składać, a jeżeli kościół zamknięty jeszcze przez 2 dni, to do skrzynki pocztowej, która jest przy rektory. Zachęcam też wolontariuszy, jak zwykle, do prac porządkowych przy kościele w każdą sobotę o 10:00. Dziękuję tym paniom i panom, które pomagały sprzątać nasze otoczenie tak pięknie wczoraj. Jeszcze raz składam serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom tego pięknego tabernakulum złocistego. Jest rzeczywiście to piękne dzieło sztuki. Jest to tabernakulum wykonane przez firmę Molina w Hiszpanii. I myślę, że Pan Jezus ma godne miejsce. A teraz jest tylko ważne to, żeby wszyscy nasi parafianie, ale też i przyjaciele naszej parafii po prostu powrócili do kościoła, by czcić Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Po mszy świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i poprzez litanie do Jezusa i uroczyste Tedeum chcemy podziękować Jezusowi za tę cudowną obecność w naszej wspólnocie parafialnej. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą zstąpić do piekła. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Chlebie Żywi, któryś zstąpił z nieba, Boże nasz Zbawicielu, Chlebie Wyborny, Sprawiedliwa i Czysta Ofiaro, Pokarmie Aniołów, Manno Ukryta, Chlebie nam przyrodzony, Słowo wcielone, mieszkający między nami, Hostio Święta, Kielichu z krwią przenajświętszą błogosławiony, Tajemnico wiary, Czcigodny Sakramencie, Ofiaro nad wszystko najświętsza, Prawdziwe przebłaganie za żywych i umarłych, Niebieskie lekarstwo, które leczysz na nasze winy, Cudzie zdumiewające, Najświętsza pamiątko męki Pańskiej, Świadku boskiej miłości, Obfitości boskiej hojności, Najświętsza i najwspanialsza tajemnico, Lekarstwo nieśmiertelności, Mocy ożywcza sakramentu, Chlebie wszechmocnością słowa ciałem się stający, Bezkrwawa ofiaro, Boski pokarmie, Uczto niebieska, przy której posługują aniołowie, Sakramencie pobożności, Zobowiązujący do miłości, Ofiarowujący się i ofiaro, Słodyczy duchowa, Posiłku błogosławionych, Zadatku przyszłej chwały, Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. Od niegodnego spożywania ciała i krwi Twojej wybaw nas, Panie. Od pożądliwości ciała wybaw nas, Panie. Od pożądliwości oczu, od pychy żywota, od wszelkiej okazji do grzechów, przez Twoje pragnienie, z jakim chciałaś spożywać z uczniami ostatnią Paschę, wybaw nas, Panie. Przez wielką pokorę, z którą obmyłeś uczniom nogi, przez wielką miłość ku nam, z której wziął początek Boski Sakrament. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas do częstej Komunii Świętej przez prawdziwą pokutę doprowadzić raczył. Abyś od małoduszności, niedowiarstwa i niewrażliwości serca zachować nas raczył. Abyś wszelkich pożytków płynących z Najświętszego Sakramentu udzielić nam raczył. Abyś umierających na drogę wieczności posilić raczył. Synu Boży, Ciebie prosimy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Bądźże pozdrowiony anielski chlebie, w tym sakramencie wielbimy Ciebie. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ciebie mogę Wszyscy aniołowie.
ziemi, majestatu Twojej sławy, apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pospiesza, męczenników orszak biały, Ciebie poprzez okrąg ziemi, serca ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wieku iste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, przyobłóżmy się w człowieka, nie wzgardziłeś Pany Bogiem. Tyś pokruszył śmierci wrota, stawi oścień męki Tobie i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Ty po prawicy siedzisz obra, ale Ojca Syn jedyny, lecz gdy zacznij trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, spojrzał mi, że chcą plami. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogi swojej krwi strugami, ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządź i broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy błogosław.
dałeś im chleb z nieba. Módlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.